Dzisiaj naszym zadaniem ponownie jest kopanie piłki. Strzelamy sobie w taki sposób i cyk, dawaj leć, 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 leć i mamy to piękny gol. I na samym starcie musimy sobie ogarnąć 215 tysięcy końców, bo tyle kosztuje skrzynka z nowymi piłkami, bo musimy sobie nową piłkę ogarnąć, bo teraz mamy jakąś słabą, piaskową, ale no nie powinno nam to długo zająć, jeszcze chyba z dwa strzały i będziemy już mieć końce na kolejną. I teraz ostatni strzał z tego, co mi się wydaje. I jak teraz trafię, to musicie zostawić suba. Dobra, dawaj, leć, 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 chyba będzie. No i musicie suba zostawić. I mamy 217 tysięcy końców, a więc możemy w sumie na spawna wrócić je w taki sposób, jakby do upgrade'ów nas wtedy teleportuje, no i obok upgrade'ów są oczywiście te skrzynki. Ale w sumie zanim jeszcze weźmiemy się za otwieranie tych skrzynek, to zrobiłbym jedną rzecz. Kupiłbym sobie Game Pass, kupiłbym sobie tutaj tego super laka, bo dzięki niemu będziemy mieć po prostu większą szansę na to, że trafimy lepszą piłkę. Mam nadzieję, że uda się kupić ten Game Pass. Dobra, udało się kupić ten Game Pass, no i mamy ten Game Passik. I teraz mamy większą szansę na te lepsze piłki. Ta tutaj skrzyneczka kosztuje 215 tysięcy, a więc mamy aż na jedną. Dobra, to sobie otwórzmy tą skrzynkę i zobaczmy, czy wyleci nam jakaś lepsza piłka, czy wyleci nam jednak ta słaba. I niestety wyleciała nam Poison piłka, na którą było 46%, ale i tak prawdopodobnie będzie lepsza niż moja piłka. Na kolejną już niestety nie stać, a więc załóżmy sobie tutaj tą piękną Poison piłkę, znaczy może nie piękną, no ale na pewno lepszą niż moja. I teraz musimy sobie wyfarmić trochę więcej końców na troszeczkę więcej skrzynek. I w ogóle teraz, żeby odblokować kolejną strefę, potrzebujemy aż 1 200 000 końców. No to możliwe, że na chwilę nam to zajmie. Oj, tutaj przy okazji mamy strefę X2. Jeżeli z poprzedniego filmu nie pamiętacie, to po prostu jak wejdziemy sobie w tą strefę, to wszystko nam się mnoży razy dwa końce, siła i jakby celność. Więc teraz na 100% trafimy i teraz no taki mega strzał poszedł, mam od razu 58 tysięcy końców. Dobra, poszedłbym sobie tutaj, zobaczmy, czy się uda z takiej odległości trafić, cyk, i zobacz, mamy 100% celności, a więc powinno się udać. Nie uda się, musimy trochę upgrade jeszcze poprawić, no ale te upgrade teraz są troszeczkę drogie, więc dobra, z troszeczkę bliższej odległości muszę sobie strzelać stąd i tutaj już powinno się raczej udać. Dobra, udało się, mamy 95 tysięcy końców. Dobra, to wyfarmy sobie tak z 500 tysięcy i trochę upgrade'ów porobimy i przy okazji teraz znowu tutaj ta strefa się pojawiła. Dobra, to strzelmy sobie z tej strefy, no i teraz to leci, teraz to w ogóle nawet do góry ta piłka nie leci, tylko leci prosto do celu. I mam 512 tysięcy końców, a więc możemy trochę tych upgrade'ów porobić, prawdopodobnie, w sumie nawet sporo będziemy mogli tego zrobić. Za połowę zróbmy tutaj jakby siłę, a za drugą połowę celność. Dobra, i tutaj za resztę celność i w sumie tyle, jeszcze możemy trochę speeda zwiększyć. Dobra, już nic więcej nie możemy robić, zobaczmy jak to teraz nam pójdzie. Teraz prawdopodobnie już na luzie będziemy z końca mapy trafiać, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, i spróbujmy stąd. Zobaczmy, czy się uda trafić. Cyk, 99% i ciach. No, leci ładnie i gol. Dobra, gitara. Z końca mapy już trafiamy, a więc teraz musimy wyfarmić tak co najmniej na 5 skrzynek, żebyśmy lepszą piłkę ogarnęli, bo na razie mamy prawie najsłabszą. I teraz w sumie mam 1 000 000 końców, ale przypomniała mi się jedna rzecz. Tutaj są rebirfy, tylko te rebirfy były w, chyba tutaj przed shopem i za te rebirfy jakieś mega dobre nagrody się dostaje. Teraz za rebirfy dostaniemy plus 50% końców, do tego jeszcze jakieś dwie potki, w sumie nie wiem na co i jeszcze tutaj dwie potki. A więc lepiej sobie zrobić rebirfy za ten 1 000 000 końców, aniżeli po prostu skrzynki otwierać, a więc kliknijmy sobie to i teraz zobaczmy, jakie potki dostaliśmy. Dostaliśmy potkę na podwójne końce i dostaliśmy potkę na podwójnego expa, więc dzięki temu będziemy mega szybko progresować. I tutaj jeszcze w ogóle można sobie końce co chwilę odbierać za darmo. Co 5 minut możecie sobie końce odbierać. Tylko że zrobiłem tego rebirfa i wszystko od nowa. Dobra, to ja wrócę do tego samego punktu, co byłem wcześniej, bo to nie będzie trudne i znowu będziemy sobie otwierać tutaj te droższe skrzynki. Plus tego wszystkiego jest taki, że mi się moja piłka nie usunęła, bo jak widzicie, dalej mam tutaj tą Poison piłkę, a więc przynajmniej tyle, że te piłki się nie usuwają. Dobra, już mamy 14 tysięcy, więc pójdzie to mega szybko, żeby wrócić do tamtego punktu, gdzie byliśmy wcześniej, czyli do tej pustyni. Dobra, i udało się wrócić do tego samego punktu, w którym byliśmy wcześniej i przy okazji mam 1 200 000 końców, a więc mamy na troszeczkę tych piłek. W sumie tutaj możemy sobie chyba 5 tych otworzyć, albo może nie starczy nam na 5. Dobra, zaraz się przekonamy, tutaj otwieramy sobie pierwszy. Mam nadzieję, że coś lepszego mi w końcu wyleci. No na razie niestety ta Poison piłka. Kupiłem ten Game Pass, mam nadzieję, że ten Game Pass mi pomoże chociaż trochę zdobyć lepszą jakąś piłkę, chociaż żeby wyleciała mi ta, na którym jest 7%, ale na razie niestety znowu ta Poison piłka. Dawaj, trzecia skrzynka. Z trzeciej musi coś dobrego polecieć. No nie, no znowu to samo. Dajcie mi tą chociaż, na którym jest 7%. Już nawet nie chcę tej legendarnej, ani tej tutaj drugiej. Dobra, i ostatnia. Z ostatniej musi coś dobrego polecieć. No i w końcu wyleciała ta, na którym jest 7%. To w takim razie zobaczmy sobie, co daje ta piłka, na którą jest 7%. No i ona jest gorsza niż moja piłka, ale to dlatego, że moja jest wylewelowana. Musimy tą sobie wylewelować. A w sumie możemy sobie tą potkę jedną odpalić. Tutaj na podwójnego ponad 30 minut i w sumie na końcu też możemy sobie odpalić jedną. Troszeczkę więcej sobie tego wyfarmimy i dzięki temu szybciej dostaniemy się do kolejnych mapek. Dobra, zobaczmy, ile teraz jakby za jeden strzał dostaniemy. Pójdę sobie na koniec z tymi podwójnymi końcami i tak dalej. Cyk i strzelamy sobie, zobaczmy, czy w ogóle trafimy z końca mapy. To jest ciekawe. Dobra, trafimy. No i troszeczkę końców dostaliśmy i zobaczmy, jak ta piłka teraz wygląda, bo ona się powinna szybko levelować. Zobaczymy, co ona będzie dawać, jak ją trochę wylewelujemy. Dobra, ale ja teraz sobie farmię dalej, żebyśmy odblokowali tutaj tą kolejną strefę za 1 200 000 końców. I w miarę szybko to poszło, mamy już na odblokowanie tutaj tej strefy, więc sobie to odblokujmy. No
i tutaj mamy takie miasto. Jestem ciekawy, czy z końca jakby tej mapki trafimy do bramki. Tutaj teraz kolejna kosztuje 40 milionów i później tam jeszcze jakiś chyba kolejny world będzie, tak mi się wydaje. Dobra, sobie strzelamy i zobaczmy, czy trafimy. Cyk, dawaj, dawaj, dawaj. Nie trafimy raczej. No nie, no nie trafimy. Za daleko. Musimy lepszą piłkę ogarnąć i więcej upgrade'ów. A zobaczmy, czy ta moja piłka się w ogóle jakoś wylewelowała. No troszkę się wylewelowała, jak widzicie. Ale musimy troszeczkę bliżej podejść. Jestem ciekawy też, ile jajka kosztuje. Na pewno powyżej miliona, więc ja od razu sobie zbieram milion, żebyśmy sobie mogli otworzyć to jajko. Znaczy w sumie nie jajko, tylko skrzynkę. Jeszcze z kilka razy pewnie powiem jajko w tym filmie, no bo jakby za dużo w Pet Simulatora po prostu grałem i w symulatory, gdzie po prostu są jajka. Dobra, i w sumie w jakieś 2 minuty udało mi się uzbierać 1 500 000 końców, a więc teraz prawdopodobnie będziemy mieć na kolejną piłkę. I zobaczmy, co tutaj ciekawego znajdziemy. No tutaj ciężko mówić o piłkach, bo tu jest krzesło, tu jest nie wiem co to jest w ogóle, tutaj też to jest chyba opona jakaś, tu jest pachołek drogowy, a tu jest w ogóle śmietnik. No to ciekawie by było strzelać śmietnikiem do bramki, albo krzesłem. Dobra, ale otwórzmy sobie tą skrzynkę za 1 400 000 końców, zobaczmy, co nam ciekawego wyleci. Czy wyleci nam najgorsza piłka, czy może coś dobrego? Epik nam od razu wyleciał. No to powiem wam, że na pewno będzie lepszy niż moja piłka. Chociaż ja w sumie nie mam piłki, znaczy no to jest taka piłka z jakby z takich pnączy, ale powiem wam, że ten epik jest mocny, jest naprawdę mocny, od razu sobie go zakładamy, jeszcze wylewelować go musimy. Teraz w sumie przydałoby się upgrade jakiś ogarnąć, bo nie mogę trafić z tej ostatniej mapki, a więc musimy poprawić naszą siłę, no i oczywiście celność. Dobra, strzelmy sobie stąd, zobaczmy, czy w ogóle coś więcej końców dostaniemy i czy w ogóle trafimy z takiej odległości. Cyk, i strzelamy sobie z tym, to chyba w ogóle jest znak Robloxa z tego, co mi się wydaje, albo może nie, no ale jakiś taki dziwny znak, no ale końców mega dużo dostajemy. Ponad 150 000 dostałem za taki jeden strzał. Dobra, to farmię sobie tak z 2 miliony końców i zrobimy jakieś upgrade. Dobra, ja mam 2 100 000 końców, a więc prawdopodobnie już na trochę upgrade'ów będziemy mieć. Tutaj możemy sobie to trochę poprawić, tutaj w sumie celność też troszeczkę poprawmy. Jeszcze w sumie tyle, dobra, i resztę wpakujmy w siłę. I na nic mi więcej nie stać, zobaczmy, czy teraz trafimy z końca mapki. W sensie tej, którą mam blokowaną. I tutaj w ogóle też są jakieś topki. Najwięcej rebirfów, ktoś ma 9 rebirfów. Najwięcej goli, ktoś 20 000 goli strzelił. No to powiem wam, że komuś się tyle chciało, to naprawdę szacun. Dobra, tu jesteśmy przy końcu mapki, zobaczmy, czy z takiej odległości trafimy. Cyk, 100% mamy. I czy trafimy? Może być ciężko, może być ciężko, chociaż dobra, udało się. I od razu dostaliśmy 200 coś koła. Dobra, to gitara. Teraz chyba nie trafimy, bo słabo strzał. A dobra, jednak trafiliśmy. To teraz w sumie ile musimy uzbierać? 40 milionów. Powiem wam, że sporo. Naprawdę sporo. Pozbieram sobie jeszcze trochę na lepsze skrzynki. Może coś lepszego się uda trafić. Chociaż ciężko będzie trafić coś lepszego niż ten epik. Dobra, i mam 10 milionów na kilka skrzynek. Mamy, jak za te 10 milionów nie wyleci mi nic lepszego, to odpuszczam tą skrzynkę i farmimy 40 milionów, żeby kolejną mapkę odblokować. Bo tu już jakaś dobra skrzyneczka jest, taka ze złotymi kolorkami, tu już prawdopodobnie będą jakieś dobre rzeczy. Dobra, ale otwórzmy sobie kilka tych. Będzie ciężko wydropić coś lepszego niż ten epik, ale kto wie, może się uda. No i wyleciało nam krzesło, na które było 10%. Tutaj znowu krzesło nam wyleciało. Zobaczmy, co z trzecie będzie. No i teraz niestety ta najgorsza piłka. Z czwartej może coś lepszego, no z czwartej też krzesło. Szkoda, że tych rzeczy nie da się kraftować, to byśmy mogli ją skraftować na coś lepszego, w sensie to krzesło. Uj, teraz opona nam wyleciała, na opony było mniej. Chociaż nie, w sumie tyle sam było na oponę. Ale może opona będzie troszeczkę lepsza. Teraz magma piłka nam wyleciała. Zobaczmy, co z ostatni będzie. No i z ostatni nam wyleciał śmietnik. No i o to chodziło. Dobra, to jednak warto było otwierać tą skrzynkę. Zobaczmy, co ten śmietnik w takim razie daje. No i będziemy strzelać śmietnikiem. No tego jeszcze nie było. No i ten śmietnik jest mocny. Jest naprawdę mocny i on jest niewylewelowany. Tutaj ten znak Robloxa tyle daje, bo on już jest wylewelowany. A więc teraz musimy sobie podejść na koniec i będziemy strzelać śmietnikiem. I zobaczmy w takim razie, ile za ten śmietnik końców dostaniemy. Cyk, 100% i ciach. Strzelamy śmietnikiem i powiem wam, że sporo. Ponad 300 000 dostaliśmy końców, a więc w sumie teraz, żeby przyspieszyć to wszystko, to zrobiłbym jedną rzecz. Tutaj znowu użyłbym tych końców na podwójnego expo i podwójne końsy. No i znowu sobie farmimy te końsy. Teraz powinno to pójść szybciej, teraz naszym celem jest odblokowanie tej mapki za 40 milionów, no bo nie da się już lepszego przedmiotu trafić niż ten śmietnik, bo ten śmietnik jest najlepszym przedmiotem z tej skrzynki. Dobra, udało mi się uzbierać 10 milionów, ale najpierw poróbmy sobie upgrade za to. Bo im więcej siły będziemy mieć, tym szybciej będziemy do bramki strzelać, no i wiadomo, będziemy szybciej po prostu farmić to wszystko, więc sobie trochę poprawmy siłę. No i tutaj jeszcze celność, bo też na pewno nam się przyda, jak odblokujemy kolejną mapkę. I może tutaj jeszcze w siłę raz, no i tutaj jeszcze speeda trochę możemy sobie poprawić. I w sumie tyle. I tutaj, jeżeli chodzi o tego drugiego rebirfa, co potrzebujemy na tego drugiego rebirfa? 2 milionów. I wtedy 100% więcej końców będziemy farmić i znowu po 2 potki dostaniemy. Tylko kurczę, znowu musiałbym wszystko odblokowywać. Ale z tym legendarnym śmietnikiem powinno nam to szybko w sumie pójść. Dobra, zaraz sobie tego rebirfa zrobimy, bo on nam dużo w sumie da. Tylko w sumie
zobaczmy, jak teraz strzelimy z tymi upgrade'ami, czy po prostu szybciej ta piłka doleci do bramki, znaczy w sumie nie piłka, tylko śmietnik, no może troszeczkę szybciej, w sumie to niewiele nam to dało, no ale pomoże to nam na pewno przy kolejnej mapce. Dobra, i cofnijmy się na spawna tutaj, cyk, i zróbmy sobie tego rebirfa. No niestety wszystko stracimy oprócz naszych piłek, no ale będziemy po prostu szybciej teraz końce farmić. Zobaczmy, czy przypadkiem nie straciliśmy tych piłek. No nie, no dobra, nie straciliśmy, a więc spoko. Tutaj sobie podchodzimy, strzelamy śmietnikiem. Nawet nie trafiliśmy tym śmietnikiem, muszę bliżej podejść, tutaj muszę podejść. Dobra, ja mam od razu 5 koła, cyk, od razu 10 koła. Dobra, ja sobie to wszystko odblokuję i później odblokujemy tą mapkę za 40 milionów. I udało się uzbierać te 40 milionów na przedostatnią mapkę, więc sobie ją odblokujmy i zobaczmy, co tutaj będzie. No i tutaj są jakieś takie palemki z tego, co widzę. I tutaj jest woda, tak się ślizgam trochę po tej wodzie, dziwnie. Dobra, zobaczmy, czy trafię z końca tej mapki. Tutaj cyk, 93%, możliwe, że nie trafię. Chociaż może trafię. Dobra, nie trafię. Myślałem, że już trafię, ale w słupek trafię. 100% spróbujmy. Teraz jest 100%, teraz powinno się udać trafić. No dawaj i mamy to, gol. No i zarobiliśmy trochę kasy, ale wróćmy się na spawna, żeby zobaczyć, ile kosztuje kolejne jajko. 45 milionów kosztuje. I tutaj jest kotwica, tutaj jest coś takiego, tutaj jest coś takiego. No nawet fajnie to wszystko wygląda, ale tym zajmiemy się w kolejnym filmie, w tym to będzie na tyle.